Halo, halo, dzień dobry. W piątek niespodziewanie, ale temat jest, myślę, bardzo ważny, bardzo potrzebny. Popełniamy masę błędów w tym właśnie temacie. Wydaje nam się, że to, co mówimy, wspiera nasze dzieci, a tymczasem zaraz Wam pokażę, że niekoniecznie. Dzisiejszy temat niespodziewanego spotkania to jak wspierać dziecko, które porównuje się z innymi dziećmi. Bo... Ja, jako matka, która mm, bardzo chciała mocno od razu na starcie wspierać poczucie własnej wartości swojego dziecka, i mam poczucie, że zrobiłam wszystko, co mogłam na daną chwilę, żeby poczucie wartości mojego dziecka było mm, wspierające je na właściwym poziomie, to i tak nie uniknęłam pewnych rzeczy, i pewne historie też mnie dotykają. Także. Dzisiaj ważny temat o tym, co zrobić, jak Twoje dziecko się porównuje i czego masz absolutnie nie robić, żeby jeszcze bardziej tego nie spieprzyć. Ok? Także już widzę pierwsze osoby. Dajcie znać, że jesteście, że widać, że słychać i bardzo ważna rzecz. I moja gorąca prośba, bo ja potem słyszę, że tematy są ważne dla Was. Ale do kogoś ta informacja nie dotarła. Jeżeli możesz, w wolności swojego serca, zdecyduj, czy udostępnisz ten live. Moja serdeczna prośba jest taka: udostępnij. Nie wiesz, komu to może pomóc, nie wiesz, do kogo to dotrze. Na pewno masz wśród swoich znajomych, rodziców, którzy potrzebują usłyszeć moje słowa, którzy szukają rady, bo zapewniam cię, że nikt nas nie uczył. Jak budować poczucie własnej wartości swojego dziecka, i popełniamy mnóstwo błędów w tym temacie. Okay? Więc y, ważna rzecz dla mnie, jeżeli możesz, jeżeli czujesz, jeżeli chcesz, to po prostu udostępnij to moje gadanie. Ehm, dobrze, najpierw muszę zacząć od historii, jak to się zaczęło. Więc moja córka ma lat 12, wczoraj przyszła ze, ze szkoły i oczywiście wchodzi z fochem. Tak, rzuca plecak i pff, i za chwilę ten foch przechodzi w smutek. No więc e, każdy, kto się u mnie uczył, wie, że pod złością jest smutek. E, w związku z tym moja przeszła od focha do smutku e, i chodzi. Chodzi. I nie może sobie znaleźć miejsca. Więc znam moje dziecko i każdy z was zna swoje dziecko i pytam, okej okay, widzę, że jesteś smutna, co takiego się wydarzyło. Nic, ok? Dobra, czyli krążymy między złością a smutkiem, tak sobie, dobra, myślę sobie, ok, w porządku, mhm, ale widzę, że to nie przechodzi. Eee, w związku z tym pytam dalej. Słuchaj, ale ja naprawdę widzę, że coś się stało, więc może jednak chcesz mi o tym powiedzieć? Chętnie Cię posłucham. Oczywiście, co jest dalej? Ignorowanie. Nic takiego. Mhm, ale już znowu wchodzimy w fazę smutku. I za chwilę, nie, to nic takiego, mamusiu, i idziemy w smutek. Ok, mówię, dobra, w porządku. Po czym, wiecie, następna taktyka yy, nas ludzi, tak? Więc znowu dopytuję, słuchaj, ale może, że, może, może naprawdę powiesz o co chodzi, bo widzę, że jesteś smutna. Oczywiście nie chcesz, to nie mów, jednocześnie jestem tutaj. I mogę Cię posłuchać. A, powiesz, że to nic takiego. Mhm, myślę, no to coś jest na rzeczy. Ok? No dobrze. No i suma sumarum w końcu yy, moja dwunastolatka powiedziała, że rozmawiała ze swoją koleżanką. Przyjaciółką. I że ona chciałaby być moja córka, przyjaciółką tamtej dziewczynki. I słuchajcie, historia jest taka, że słyszę, że. Bo wiesz, Mamusiu, tamta dziewczynka, to ona już wie, a obie są w siódmej klasie tamta już wie, że ona będzie startowała do trzech najlepszych liceów, bo ona się musi dostać do Gdańska albo do Szczecina na oceanografię. A ja, Mamusiu, będę tylko marnym dekoratorem wnętrz. Uh, sobie pomyślałam. I tu przypomniała mi się moja własna historia, kiedy jedna z moich koleżanek, co prawda, byłyśmy już trochę starsze, ale y, jedna z moich koleżanek y, już w liceum wiedziała, że będzie weterynarzem so, i już nim została, a ja bardzo długo nie wiedziałam, kim będę, za to wiedziałam, kim nie będę. No więc, y, prawda, moje historie tutaj mi się przypomniały, więc ja wiem, Jakie to może być trudne, tak? I teraz. Generalnie porównania źle używane i źle stosowane niszczą nasze poczucie własnej wartości. Bo i tutaj każdy z was. Dobrze, żeby się przypatrzył sobie i swoim dzieciom, czy porównanie go wspiera, czy niekoniecznie. Ponieważ. Jeżeli się z kimś porównujemy i nas to wspiera, to znaczy, że ok, ten, z kim się porównuje, na przykład, yy, ma bardzo dobre stopnie i jak ja się z nim porównam, to zaczyna mnie to wspierać, bo mnie to motywuje, zabieram się do pracy, angażuję się i podciągam swoje stopnie. Jeżeli, nie wiem, twój kolega, yy, yy, nie wiem, zmienił pracę, yy, awansował, i Ty się z nim porównujesz i Ciebie to wspiera, to znaczy, że zaczynasz również myśleć o tym, co masz zrobić, żeby, nie wiem, awansować, zmienić pracę, żeby Ci było lepiej, czyli jakby motywuje Cię to do kroku do przodu, ok? Do zmiany. Hmm? Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby tak było w większości przypadków. Natomiast hmm, najczęściej tak nie jest, czyli generalnie jak się porównujemy, to część z nas, nie wiem czy większość, nie chcę tak generalizować, ale sprawdź to u siebie. Część z nas po prostu kiedy się z kimś porówna, to na swoją niekorzyść, tak? Czyli ja tak nie umiem, ja tak nie potrafię, ja tak nigdy tego nie zrobię, nie zdobędę, nie osiągnę i będę kimś generalnie gorszym, ok? Więc zwracaj uwagę. Jak tobie porównania służą i jak służą Twoim dzieciom? Mm? Mówię o tym, dlatego że tak naprawdę dzieci robią tak jak Ty. Ok? Bo widzą Twój przykład. Um, I teraz tak. Pierwsza rzecz, którą będę tu powtarzać jeszcze dużo razy: nie unikniemy porównań. Ok? Dlatego ten temat poruszam, ponieważ nie da się uniknąć porównania. To jest naturalne, że patrzymy na innych i choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, o no chyba że jesteśmy mnichem buddyjskim żyjącym w klasztorze z datków, prawda? I się nie porównujemy. Tak? Ale generalnie no zawsze patrzymy na innych i to jest potrzebne, tylko trzeba z tego dobrze skorzystać. Więc nie unikniemy porównań. I nasze dzieci nie unikną porównań i będą porównywane one do innych, i one też się będą do innych porównywać. Więc trzeba umieć z tym dealować. Trzeba umieć się z tym obchodzić z porównaniami, bo to zawsze będzie. Ok? Ok. Więc zaczynamy od początku. Teraz tak. Czy Twoje dziecko się porównuje na pewno? Na pewno tak. To jest. To jest po prostu pewne, że dzieci patrzą na siebie. Zaraz ci powiem dlaczego. Dalej, sprawdź u siebie, czy tobie wymknęły się kiedykolwiek słowa. Kiedykolwiek słowa, takie jak: Dziś twoja siostra jest spokojniejsza niż ty. Mm? Jestem przekonana, że tak. Ok? To po prostu. Jak siedzicie w jakiejś piaskownicy, to normalnie pff, porównania aż się wysypują. Jest ich tyle, ile piasku w piaskownicy. Tak, popatrz, jak się ładnie dziewczynka bawi, a ty tak rozrzucasz zabawki. Co to jest? To jest porównanie mojego zachowania z czyimś zachowaniem. My ciągle porównujemy. I na pewno coś takiego ci się wymknęło. Albo, popatrz, Julka się zachowuje grzeczniej niż Kuba. I to nawet nie chodzi o twoje dziecko. Ale... Ono jest przy tobie, słucha tego, co ty mówisz, a ty właśnie porównujesz. Popatrz, Julka zachowuje się grzeczniej niż Kuba. Mówisz do swojej sąsiadki albo do swojej koleżanki, a twoje dziecko tego tam gdzieś jest i słyszy, co mama mówi. Okay? Więc my się porównujemy. Dalej. Druga rzecz. Jeżeli mówisz, to na pewno też myślisz porównaniami, okay? bo od myśli do słowa już niedaleko. Więc czy porównujesz swoje dzieci w myślach? Bo ja tak. Przyznaję się. Okej, okay, ja tak. I mówię, starsza, yy, starsza, lepiej, yy, starsza lepiej jadła, aniżeli mała, tak? A mała lepiej spała niż starsza, tak? Albo starsza jest. Nie, albo że na przykład yy, młodsza jest bystrzejsza niż starsza. No jest, bo patrzy na starszą. Tak? Więc słuchajcie, no, kij na kij ustaje, ale po prostu się porównujemy i mamy takie myśli, i w ogóle wyrzućcie z siebie jakąś winę, że tak nie powinno być. Tak jest i tak będzie. Trzeba umieć z tym dealować. Trzeba umieć z tym dobrze funkcjonować. Więc czy porównujesz swoje dzieci, swoje własne, między sobą w myślach? Czy porównujesz swoje dzieci do innych dzieci? No, oczywiście, że tak, w myślach. Ok? Czyli po prostu porównujesz, że Twoja córka jest najlepsza z klasy no, i, najbardziej za, i najbardziej zaangażowana albo najbardziej wrażliwa niż cała reszta. No, jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Więc porównujemy. I teraz. Nie można uniknąć porównań, bo. I tutaj ściągam z Was odium winy. Ok? Po pierwsze, umysł musi porównać. Coś z czymś. Żeby odnaleźć się i zorientować w środowisku. Przykład z życia natury. Umysł musi porównać dzień i noc, żeby móc odróżnić, czym jest dzień, a czym jest noc. Ok? Dalej. Ludzie muszą porównać dzień i noc, żeby się zorientować, w czym się czują lepiej. Czy w nocy? Czy w dzień? Daje taki absolutnie, wiecie, sztampowy przykład. Czyli my potrzebujemy porównania. Dalej. Umysł nasz musi się w jakiś sposób porównać z innymi ludźmi, żeby odnaleźć się i zorientować wśród ludzi, żeby znaleźć swoje miejsce. Czyli to jest naturalne, że jeżeli dziecko patrzy, o tamten ktoś robi, e, nie wiem, e, e, Robi y, grabkami tak i tak, a ja robię inaczej. To, to w tym momencie musimy się porównać. On robi tak, ja robię tak. Czy ja robię właściwie, czy on robi właściwie? To jest naturalny proces myślowy. Więc my tego nie unikniemy, żeby się zorientować w środowisku, żeby się przystosować do środowiska, ok? Jednostki nieprzystosowane kiedyś umierały. Tak? Teraz są izolowane. I też się muszą przystosować do środowiska. Ok? Czyli, jakby porównanie służy nam do zorientowania się i odnalezienia w danym środowisku. Dalej. Generalnie, życie to jak fala, tak? Góra i dół, góra i dół, bo życie jest w równowadze. I teraz zobaczcie: przychodzimy na świat jako indywidualiści. Wszyscy. I jesteśmy jakby w środku skupieni tylko i wyłącznie na sobie. I dzieci mówią ja, 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 ja i ma być tak, jak ja chcę, bo ja jestem indywidualistą. Okay? A ty chcesz przystosować do środowiska, więc mu pokazujesz, patrz, a Basia robi tak. Czyli porównujesz zachowanie swojego dziecka i Basi, żeby twoje dziecko się przystosowało do okoliczności. Czyli robimy to. I teraz... Popatrz, czyli rodzimy się jako indywidualiści, ok? A potem co się dzieje? A potem, żeby się znaleźć w środowisku, ponieważ my potrzebujemy ludzi, żeby dobrze funkcjonować, bo ludzie to zwierzę stadne, tak? To w pewnym momencie włącza się nam taka potrzeba jak przynależność. I mamy tą falę, czyli indywidualizacja, a potem jest. Jakby zlanie się z grupą. I to jest właśnie mniej więcej ten wiek, mniej więcej 12-14 lat, kiedy i w ogóle ten okres takiej szkoły podstawowej to jest wtedy, kiedy chcemy przynależeć do grupy. Już się nam to włącza. Ok? I to jest naturalne, że my chcąc przynależeć, będziemy się porównywać, czyli chcę być taka jak. Basia, Zosia, Marysia, Antek, Franek, tak? Żeby należeć do grupy. Więc bardzo mocno obserwuję siebie, bardzo mocno obserwuję grupę i się porównuje z grupą. Okay? Ja się ciągle porównywałam i w ogóle uważałam, że jestem inna niż wszyscy. Nie? Mój umysł tak sobie wymyślił, że w ogóle odstaję od grupy i w ogóle jestem. Ja, tu nie, ja tutaj nie pasuję, nie? Więc różnie nam się to układa. Ale to porównywanie się w kwestii przynależności do grupy to jest ten wiek szkoły podstawowej. Mhm. Co się dzieje potem? No potem jest po prostu totalna burza, ponieważ z jednej strony dziecko chce być w grupie, i to jest ta szkoła średnia czyli ubieram się na czarno, bo wszyscy się ubierają na czarno, tak? Czyli, nie wiem, wszyscy sobie przekłuwają uszy, to ja też jestem dzieckiem emo, i bo wszyscy są dzieckiem Emo, i chcę należeć do dziecka, i chcę należeć do dzieci emo. Czyli mam pewną grupę, ale jednocześnie chcę być indywidualistą od reszty świata, chcę się wyizolować od reszty świata, cały świat to w ogóle mnie nie interesuje, nie? I to są nastolatki. I wtedy te dwie potrzeby wspólnoty i tej właśnie indywidualności, walczą ze sobą. Po co? Posłuchajcie, człowiek musi odkryć dwa bieguny wszystkiego. Czyli muszę odkryć biegun uległości, agresji, żeby w końcu stać się asertywnym. Muszę odkryć e, swoje ja i jakby mm, i to zlanie się z innymi ludźmi, żeby na końcu jak już będę dorosłym, żebym mogła zbudować my, czyli jakby pozwolić ci na bycie tobą i sobie, na bycie sobą. Dajcie znać, czy nadążacie, bo to jest mega ważne. Tak? Czyli każdy z nas musi odkryć dwa bieguny przeciwległe, zanim znajdzie środek. Więc najpierw odkrywam ja, potem odkrywam, że nie mam ja i nie jestem indywidualistą jestem tak, jak wszyscy inni muszę być, żeby odkryć środek. Tak? Kim naprawdę jestem. Więc... Nam się włączy i Waszym dzieciom się włączy ta potrzeba przynależności. Ok? Um, I taki jest proces. I teraz, co z tym zrobić? Uwaga! Czego nie wolno robić, Zaczniemy od tego, ok? Czego Ci absolutnie nie wolno robić i jak masz to zrobić, to się przymknij, ok? To nic nie mów to idź sobie na spacer, ok? I oddaj dziecko w czyjeś dobre ręce na tę chwilę, ok? Pierwsze co? Nie wolno ci tego ignorować. Tak? Czyli ja nie mogę e, powiedzieć do mojego do, wiecie, do mojej córki, oj tam przestań, masz dopiero 12 lat, jeszcze ci się zmieni, i jej się zmieni. Chociaż to była pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. No bo taka jest prawda. Tej się może zmienić, mojej się może zmienić, a teraz jest alarm. Nie? Ale ja nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie ignorowanie emocji i potrzeb mojego dziecka. Więc nie wolno ci tego w żaden sposób zignorować. Ok? Mm. Dalej. Nie możesz zacząć pouczać w stylu: Widzisz, tato ma ambicje, ty byś mogła zostać kosmonautą. No! To by była matka. Jakby, mnie, jakby mi tak powiedziała, to chyba by mi szczeliła normalnie. <grym> Ojej. Czyli tego też nie wolno ci powiedzieć. Mm, albo mm, nie może ci wypaść taki tekst z paszczy, jeszcze ci się pięć razy zmieni. Albo już w ogóle nie wolno ci powiedzieć tego. Co za głupia krowa zrobiła to mojemu dziecku. Albo jeszcze lepiej. Zaraz zadzwonię do jej matki, i po prostu powiem jej, żeby porozmawiała ze swoją córką, żeby ona tak wysoko nie zadzierała nosa, bo to rani moje dziecko. O, waleczny rodzic ci się wtedy włączył, ale nie wolno ci tego zrobić. Ok? Dlaczego? Z szacunku dla swojego dziecka, bo wtedy przyjaźń między dziewczynkami już będzie pogrzebana, znajomość między tobą a mamą tamtego dziecka będzie pogrzebana. No, i to niczego nie zmieni, tak? To jest po prostu agresja, czyli tego nie wolno ci zrobić. Ok? Absolutnie nie dzwonimy do rodziców i nie mówimy, żeby coś zrobili ze swoimi dziećmi, bo ich dzieci krzywdzą moje dziecko. Ok? Nie. Tego nie wolno ci zrobić, mm, bo to jest agresja. Nie wolno ci również. Wpadać w taką mm, manipulację połączoną z empatią, która brzmi w ten sposób. Oj, tam jeszcze będziesz kimś wielkim. Dlaczego to jest manipulacja? No bo to jest takie trochę dla mnie sztuczne pompowanie, wiecie, poczucia własnej wartości. To taki trochę nadmuchany balonik. Bo kurna, skąd wiesz, czy będzie kimś wielkim? No, może nie będzie drugim Einsteinem. Tak? A może ta druga nie będzie jakimś, wiecie, kapitanem Kusto i tak? On, on był chyba Żak Kusto, nie? Ten od oceanów, ok? Więc to jest taka trochę, no chcę wesprzeć moje dziecko, to mogę tak zmanipuluję i powiem, oj, ty też wiesz, kimś wielkim. No, a może nie będzie. Pff. To też jest jakaś ocena, nie? Być jakimś wielkim, bądź niewielkim, nie? Ehm. Um, i dalej. I, I nie wolno ci też zrobić czegoś takiego: mm, takiej, takiej rujnującej empatii, właśnie w stylu, że oj, moja maleńka, ty, bidusiu, jak ty się z tym masz? Przecież ty jesteś taka kochana, i tutaj już mieszamy wszystko. Ja tutaj po prostu na pewno będziesz kimś wielkim, a ja zadzwonię do tamtej matki i powiem jej, żeby ona w ogóle z tą swoją córką porozmawiała. Różnie chcemy zareagować, ok? Bardzo różnie, ale tego ci nie wolno zrobić. Uwaga, zapisz na kartce, czego ci nie wolno zrobić, ok? Uwaga, nie wolno ci ani myślą, ani słowem, a ja wiem, że to jest kurna, trudne, nie? Nie wolno ci ani myślą, ani słowem ocenić. Ani swojego dziecka, że głupio gada, jeszcze mu się 15 razy zmieni, ani tamtego dziecka, że jest zarozumiała, przemądrzała i wyżej. nieważne, ok? Nie wolno ci tego zrobić. Po prostu nie. Eee, nie wolno ci grozić. Że Ty zaraz po prostu tej matce i temu dziecku i jak się spotkacie przy trzepaku, to Ty jej tam powiesz. Mhm. Nie wolno ci zaprzeczać. Czyli ignorować. Mhm. Jak zaprzeczam, to, to też jest to forma ignorowania. Czyli nie wolno ci zaprzeczać, że nic się nie stało. Oj, tam, oj, tam się przejmujesz. Przecież nic takiego się nie stało. Masz dopiero 12 lat. Hello. No nie, okej. Okay? Nie zaprzeczamy, nie ignorujemy, nie radzimy, to ty też po prostu tu bądź kosmonautą, to ty też idź do najlepszych liceów w mieście i po prostu zostań pracownikiem Batyskafu, kurna, wiecie. No, no nie, takich rzeczy nie wolno robić. Nie, to jest agresja, to jest przemoc i to dopiero podkopuje poczucie własnej wartości. Więc co masz zrobić, ok? Więc co masz zrobić? Przede wszystkim czysta empatia, tak. I to jest najważniejsze, co masz zrobić. Teraz ci powiem do ucha, tak jak ja to zawsze mówię: zamknij się, nie mów, nie gadaj, przytul, ok? Czyli ja wiem, że my bardzo chcemy uratować nasze dzieci. Ale nie uratujesz z porównej wani, bo to jest wszędzie. Co masz zrobić? Więc ja stałam w kuchni z moją córką. Ona zaczęła płakać, jak już wszystko powiedziała i ja mówię: "Chodź się przytulimy." Kurde tyle. Okej, okay? a całą resztę mogłam się schować, wiecie, do kieszeni, bo to nie ma to w ogóle nie ma miejsca, tak? Czyli dajemy empatię. Czyli Cię przytulam, czyli jestem przy Twoich emocjach. I co mówię? Widzę, że Ci smutno. Widzę, że Cię to zabolało. Widzę, że Ci przykro. I powtarzaj to kurna jak zdartą płytę. Z uczuciem. Tak? Z miłością. Nie kombinuj, co masz powiedzieć. Okay? To są emocje i wtedy, i wtedy my dajemy empatię. Okay? Eee. I dalej. Kiedy my dajemy empatię... To bardzo często otwiera się worek, tak? Czyli dziecko zaczyna mówić. I wtedy wiesz co? Słuchaj. Nic nie mów. Ja sobie cię dość często słyszę, marzena, ale co ja mam powiedzieć mojemu dziecku? Nic. Słuchaj. Słuchaj. Bądź. To jest 10 razy ważniejsze niż twoje kłapanie. Które po prostu jest często nawykowe, nieświadome i kłapiesz tymi radami, groźbami, pouczeniami, moralizowaniami. Weź to, wyrzuć w piesz, do kosza na śmieci, ok? Czyli słuchaj. Więc jak żeśmy się przytulały, to ja słuchałam tych ślubtwóg, tych płaczów, tych pociągań nosem, i koszulka mi mokła, i okej, okay. i to jest to, co warto zrobić. Bo co ja poradzę, że świat jest taki, że się będziemy porównywać, że ona się porównuje? Nic. Co mam, głowę urwać tamtej dziewczynce? Nie, to jest ona. Muszę ją zostawić tam, gdzie ona jest, w tym miejscu. I nie życzyć jej niczego złego, że jeszcze jej świat pokaże. Nie, to nie o to chodzi, bo, bo ja jestem przy swoim dziecku, tak? Czyli widzę, że ci smutno, widzę, że ci przykro, słucham cię dalej, mów, ok? Kropka. Kropka. Tyle. Ok? Ja wiem, że nam się wyrywa, żeby jeszcze coś powiedzieć w stylu, no, jak już jej przejdzie, to żeby jej coś powiedzieć. Yy, no, nie, martw się. Wiecie, jak mnie bardzo się chciało to powiedzieć. Bardzo. Ale to nic nie da, bo to jest. Po pierwsze, nie w tym momencie. Po drugie, tu jest bardzo ważna rzecz i to każdy z was rodzic musi musi sam ocenić, znając swoje dziecko, czy sytuacja kiedy poczucie własnej wartości twojego dziecka jakby spada chwilowo, czy jest pewną stałą tendencją. No, bo to jest różnica, ok? Bo jeżeli Moje dziecko już się wypłakało, wyśląktało, o Jezu, tak, dobra, w porządku, okej. Okay. Miała taką chwilę oddechu, już jakby zeszło napięcie, popłynęły słowa, emocje, wszystko i za dwie godziny była po prostu skowronkiem nie pamiętającym niczym. Ok? I moje dziecko z natury jest mm, rywalizujące i uwielbia być po prostu perfekcjonistką, bo to urodzona panna, więc ona musi mieć pod igiełkę wszystko. W związku z tym, ja wiem, że ona będzie zaangażowana dalej, tak? Więc, więc ona ma tendencję do porównywania się, no, sorry, ma, tak? Ale ona za chwilę się podciągnęła do góry. Ok? I teraz Ty musisz zbadać, czy Twoje dziecko wyciąga się za chwilkę i jest wszystko w porządku, czy jednak to mierzi. To jest i jest mnóstwo takich powtarzających się historii. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli to jest tylko taki pik w dół i za chwilę jakby jest ta wznosząca się, no to znaczy, że robisz dobrą robotę. No to znaczy, że Ty jako rodzic, bo Ty jesteś odpowiedzialny za poczucie wartości swojego dziecka, bo to Ty budujesz. To znaczy, że robisz dobrą robotę. Tak? Czyli, że na co dzień mówisz takie komunikaty, które wspierają poczucie wartości Twojego dziecka. Jeżeli to jest stała tendencja w dół, to znaczy, że tu warto popracować nad wspieraniem poczucia własnej wartości dziecka. I to niczego nie zmieni, jeżeli Ty w tej danej sytuacji powiesz mu Coś, co wesprze jego poczucie własnej wartości, w stylu kocham Cię, takim jakim jesteś, to niczego nie zmieni, bo to jest jeden raz, a to jest stała tendencja u Twojego dziecka, że fuch, tak, że po prostu najmniejsze coś i, i dziecko spada i nie może się wygrzebać z tego dołka emocjonalnego, okej, okay? więc Ty to wiesz, ok więc, jeżeli to jest taka stała tendencja, to nic ci nie da ten jeden raz, kiedy ty go wyciągniesz w emocjach i jemu się zrobi trochę lepiej. Bo twoje dziecko ma stałą tendencję. To znaczy, że gdzieś po drodze u was w domu zabrakło pewnych komunikatów, a zapewniam cię, że świat i szkoła nie będą budować poczucia własnej wartości, bo to nie jest ich rola. Ok? To jest rolą rodzica. Budować, stawiać fundamenty poczucia własnej wartości dziecka. To nie szkoła to robi, to nie otoczenie, to nie praca, to dom, to rodzina, ok? Więc yy, no to tu gdzieś zabrakło tych komunikatów. Więc to jest trochę dłuższa praca. To tutaj trzeba zobaczyć, co mówicie, jak mówicie, jak na co dzień wspieracie poczucie własnej wartości dziecka. Co, co, co tutaj się dzieje, czego tutaj brakuje. Ok? Um, no, więc y, moje dziecko szybko wróciło y, i nie zmieniło zdania. Nadal chce być dekoratorem wnętrz. Pff, kim będzie? Jej sprawa. Y, może się zmieni, może się nie zmieni. Ok, w porządku. Y, natomiast tak, to co możesz zawsze zrobić to mówić kocham cię bo jesteś i teraz zastanów się jak często to mówisz zastanów się jak często tego nie mówisz natomiast w zamian tego tam chwalisz za stopnie za dobre zachowanie za to że posprzątało pokój no to tak pomyśl ok natomiast jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, bo one mi się tutaj jakoś nie pokazują, tylko widzę, kto ogląda. I druga sprawa. Jeżeli już wiesz albo podejrzewasz, że z poczuciem własnej wartości Twojego dziecka nie jest najlepiej, to zapraszam, przerobimy to, popracujemy nad tym, nauczę Cię, pokażę Ci, w jaki sposób mówić do. Dziecka, w jaki sposób prowadzić rozmowę, jak rozwiązywać właśnie takie trudne emocjonalne sytuacje, żeby budować i wspierać poczucie własnej wartości dziecka, bo to, to jest Twoja odpowiedzialność, ok? Dopóki jest Małe Dziecko, to Ty musisz położyć te fundamenty. I tu no, zdania nie zmienię, tak? To się wynosi z domu. Więc Czujesz, potrzebujesz, chcesz, zapraszam, napisz do mnie na priv, umówimy się, spotkamy, pogadamy i być może popracujemy nad tym, żebyś umiała, umiał słowami i czynami budować i wspierać poczucie wartości dziecka. A to się zawsze przydaje, właśnie w takich sytuacjach, jak ja miałam wczoraj, że moje dziecko szybciutko wróciło do stanu normalności. I takiego stabilnego poczucia własnej wartości. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to ode mnie tyle na dzisiaj, na piątek. Proszę Was, udostępnijcie tego live'a. Zróbcie to. No wiecie dlaczego, tak? To jest potrzebne. A mam poczucie, że dobrze gadam i że to się może naprawdę przydać wielu osobom. Udostępnijcie, proszę, podzielcie się. I co? I do zobaczenia wkrótce. Miejcie dobry dzień, dobry weekend. Ściskam, pozdrawiam.